Niemcy jadą, nie mogą się co, do Wiednia, Paryża, do Tyno. A ja się z Lwowa nie ruszam za pół, za skarb na skarbie pół. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ci tulu i płucą my snu. Tylko w Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sokrzyk kulada i mniot. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda katania po sokrzyk sztuku, nie ma jak dwóch. Proszę Państwa, ja mam bardzo wielki zaszczyt, ogromny zaszczyt powitać na tym pierwszym memoriale imienia Józefa Wiśniewskiego panią Elę Wiśniewską, córkę świętej pamięci Józefa Wiśniewskiego. Witamy bardzo serdecznie. Jest z nami także wnuczka Anna Maria Wiśniewska. Wszystko już zostało powiedziane, wiele zostało napisane. Ale ja osobiście spotkałem się z Józefem Wiśniewskim, kiedy miałem 11 lat, na takiej jak ta sala budowa. On był wtedy młodym, przystojnym, wspaniałym, eleganckim człowiekiem, wysportowanym trenerem. Opowiadał mi wtedy o sztuce walki, opowiadał o zasadach rządzących w życiu i zasadach rządzących w sporcie. Mówił o szacunku dla przeciwnika, mówił o uczciwości, mówił o porządnym zachowaniu wobec innych ludzi. Jego słowa zapadły mi tak głęboko w pamięć, że pamiętam je do dzisiaj. Kiedy po 30 paru latach spotkaliśmy się znowu, zobaczyłem przed sobą tego samego człowieka. Młody, elegancki, wysportowany i znowu opowiadał i wprowadzał w życie te wszystkie zasady, o których mówił mi 30 parę lat temu. O zgodzie, która buduje, o przyjaźni, o drugim człowieku. Zawsze uśmiechnięty, zawsze gotowy do wysłuchania innych, zawsze gotowy do pomocy każdemu, który tej pomocy potrzebował. Wychował tysiące młodych ludzi, którzy przeszli przez klub Czarny Bytom. Był dla nich trenerem, był dla nich przyjacielem, był dla nich ojcem. Ale myślę, że przede wszystkim był człowiekiem. Dobrym człowiekiem. I chciałbym, żebyśmy wszyscy takiego go zapamiętali. Jako dobrego człowieka, który pomagał i nie oczekiwał wiele dla siebie. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować radnym miasta Bytomia, panu prezydentowi Bartyli, za podjęcie tej uchwały o nadaniu tej hali sportowej imienia Józefa Wiśniewskiego, dobrego, wspaniałego człowieka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, do tych oficjalnych słów chciałabym dodać od siebie parę, które kieruję do najważniejszej dziś w tym miejscu osoby. Proszę Państwa, ta osoba jest z nami obecna duchem, ale wiem, że jest, bo to jest niewyobrażalne, żeby Jośku nie przyszedł tutaj w tym momencie, kiedy my wszyscy zebraliśmy się, aby właśnie jego uhonorować. Jośku, kochany, drogi nasz serdeczny, też muszę Ci powiedzieć, że mamy niespłacony dług wdzięczności wobec Ciebie, bo my nie zdążyliśmy przed Panem Bogiem
tym pomysłem naszym, aby nadać Ci honorowe obywatelstwo miasta Bytomia. Pan Bóg był szybszy. Wybacz nam, że nie dość pewnie mieliśmy determinację, aby to zrealizować. Zastanawiam się, po co Panu Bogu potrzebny był trener judo tam w niebie. I dzisiaj już wiem, bo myślisz, że jesteś potrzebny Bogu, aby trenować aniołów w walce ze złem, w walce z rozkładaniem tego szataństwa na obie łopatki. I tak Ci proszę, Miłośku, przyślij nam, jakbyś tak rozsyłał po całym świecie tych wytrenowanych aniołów, przyślij nam do Polski, bardzo nam ich potrzeba. Wyślij też trochę tych aniołów do Lwowa. I proszę Ci bardzo, pamiętaj również o Bytomiu. I kiedy tak patrzę na te tablice, uświadamiam sobie, że zawiśnie ona przy wejściu do tej hali, będzie to taki szczególny znak i my wszyscy przychodzący tutaj będziemy mieli poczucie, Miśku, że wchodząc witamy się z Tobą, a Ty ze swoim promiennym uśmiechem i ogromną życzliwością podajesz nam rękę. Tak naprawdę to my byśmy woleli, żebyś Ty sam we własnej osobie stał w tych drzwiach i jak zawsze z ogromną serdecznością z nami się witał. Drodzy Państwo, tablica przysłonięta jest białym suknem, tak aby on miał symbolizować judogę. Z biało-czerwonym pasem, przypomnijmy, świętej pamięci Józef Wiśniewski miał 6 dan. Stąd i biało-czerwony pas u dołu. Aktu odsłonięcia, teraz my się zapraszam, dokonają już za chwilę córka świętej pamięci prezesa Józefa Wiśniewskiego, pani Elżbieta Wiśniewska oraz wnuczka Anna Maria Wiśniewska. A akt posunięcia temu aktowi towarzyszyć będzie ulubiona piosenka prezesa autorstwa Emanuela Szlechtera i kompozycji Henryka Warsa Tylko we Lwowie. Pewną historię. Kiedy prezes przyszedł do mnie kilkanaście lat temu, żeby zorganizować, jak to się mówi, środki finansowe na klub, wymyśliliśmy, że dobrym takim elementem będzie zrobienie turnieju o Puchar Prezesa Liberty. Nie przypuszczaliśmy, że to się przekształci potem tak fantastycznie w Puchar Liberty Cup, że będą w nim uczestniczyły setki dzieci. Pamiętam jak dzisiaj, jak jeszcze tej hali nie było, robiliśmy to na hali naszej Czarnych Bytom. 500-600 małych szkrabów, słuchajcie, do 10 roku życia walczyło o zwycięstwo. Przepiękny widok. I cieszę się bardzo, że ten turniej Liberty Cup, co prawda w tak smutnej okoliczności, ale uzyskał w tej chwili nazwę memoriału imieniem Józefa Wiśniewskiego. Ale korzystając z okazji, że jest z nami prezes Polskiego Związku Judo, pan Wiesław Błach, prosiłbym jego, żeby zaszczycił nas i otworzył ten turniej dzisiaj, ten pierwszy memoriał. Panie prezesie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezesie, dziękuję bardzo za ten zaszczyt otwarcia pierwszego memoriału imienia Józefa Wiśniewskiego.
cieszę się, że i dziękuję równocześnie Radzie Miasta Bytomia za podjęcie tej uchwały, bo jest to chyba najbardziej właściwe uhonorowanie dokonań prezesa Józefa Wiśniewskiego. Wszystkim Państwu życzę wspaniałych wrażeń na matach hali na Skarpie, hali, która będzie też nosiła imię Józefa Wiśniewskiego. Mam nadzieję, że memoriał imienia Józefa Wiśniewskiego na stałe będzie gościł w kalendarzu Polskiego Związku Judo, a może w przyszłości przerodzi się w imprezę, która będzie gościła w kalendarzu Europejskim Judo. Będziemy o to starannie zabiegali. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w dzisiejszej podniosłej i dostojnej uroczystości nadania imienia turniejowi otwartemu Pucharowi Polski imienia Józefa Wiśniewskiego. Puchar imienia Józefa Wiśniewskiego uważam za otwarty.